punkt 7. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i punkt 8. Sprawy różne. Może tu zacznę, zanim zaczną zabierać głos. Przeczytam pismo od prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Trybunalskim. Na podstawie artykułu 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawa i Ustroju Sądów Powszechnych, Dziennik Urzędowy 2016, pozycja 2062 z mniejszymi zmianami. Uwzględniając wnioski Państwa, prezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie, Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Przewodniczącego Pierwszego Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wnoszą o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2016-2019 przez ich wybór w wyborach uzupełniających. Stosownie do treści artykułu 161 paragraf 1 i 2 powołanej wyżej ustawy podają do wiadomości liczbę ławników, którzy winni zostać wybrani w wyborach uzupełniających najpóźniej w 2018 roku przy następującym kalendarzu wyborczym. Do 30 listopada 2017 roku prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim poda do wiadomości poszczególnych radom gmin liczbę ławników do wyboru w wyborach uzupełniających. Do 31 grudnia 2017 roku uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników. Najpóźniej w lutym 2018 roku odbywają się wybory ławników. Do dnia 28 lutego 2018 roku rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w artykule 162 paragraf 2-4 połowanej wyżej ustawy. Do dnia 31 marca 2018 roku prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze. Odbiera od nich ślubowanie i wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczeni do orzekania oraz wydaje legitymację. Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez kolejny. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie jedna osoba, w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 31 listopada 2017 roku. Proszę o zwrócenie uwagi na treść przepisów artykułu 158 i artykułu 159 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych określających kryteria dotyczących kandydatów na ławników. Jednocześnie informuję, że rady przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w artykule 162, paragraf 2-4 wyżej wymienionej ustawy w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku. W załączeniu przesyłam wyciąg pisma z Departamentu Sądów Organizacji Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 roku. Uważanie wiceprezes Sądu Okręgowego Sławomir Cynia. Chętni dla ławników mogą się zgłaszać. Drugie pismo. Urząd Powiatu Radomszańskiego, Urząd Miejski w Przedworzu, Kostowa 29. W związku z wnioskiem radnego Rady Miejskiej w Przedworzu, pana Tomasza Jarosza, w sprawie budowy chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej numer 3914M w gminie Kajetanów. Ponownie zwracamy się o podjęcie decyzji w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadania. W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu dokumentacji przez gminę Przedwórz zostanie podpisane stosowne porozumienie między gminą a powiatem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika w 2018 roku. Podpisie naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami. Aleksander Kostosek. Co robi panie burmistrzu w tym temacie? Jeszcze będę rozmawiał z
Wcześniej rozmawiałem ze starostą, to starostwo miało wstępnie tak zaufali, że tą dokumentację zrobię. No to czym ja odbijają, no ale piszą. Żebyśmy my zrobili. Nie, no z początku, no to potem żeśmy, pan burmistrz powiedział, że moglibyśmy zrobić tą dokumentację, ale gdyby nie władamy tą działką. To teraz, jeżeli chcą podpisać z nami porozumienie, no to znowu będziemy odbijać piłeczki kolejny rok czy dwa? No jak to? Ale on nie mówił porozumienia nawet. Zwraca się powiedzieć w sprawie opracowania dokumentacji. My nie możemy na jego drogę. Ale ja sobie to wezmę. No ale są porozumienie na. To powinien najpierw napisać właśnie to co trzeba. Dobra, ja sobie tutaj wyjaśnię, bo trochę to jest nie po kolei. On najpierw powinien zrobić się porozumienie. Nie. To będziemy to kolejny rok odpisywać. W tym miesiącu, nie w tym, bo już w koniec, w 3 miesiące będę tu jeszcze. Urząd Wojewódzki w Łodzi. Pan Miłosz Gaczyński, burmistrz miasta Przedgorza, radni Rady Miejskiej przez Łódź. Informuję mi z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, wprowadzają liczne informacje pisemne, mailowe, ustne, telefoniczne w postaci krytycznych uwag dotyczących funkcjonowania organów samorządowych miasta, burmistrz miasta, Rady Miejskiej. W związku z tym, że nie wszystkie zgłaszane uwagi poddają się jurysdykcji wojewody i czynnością nadzorczych realizowaną w trybie przepisów rozdziału 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2017 roku, pozycja 1875. Czuję się zobowiązany skalą uwag składanych w poczuciu dobra wspólnego, interesu publicznego do przekazania przedmiotowej informacji. Mieszkańcy waszej wspólnoty czują się zaniepokojeni, jak to sami określają, negatywnymi zjawiskami, które występują na posiedzeniach Rady Miejskiej, decyzjami podejmowanymi na Radzie Miejskiej czy wzajemnymi relacjami pomiędzy organami samorządowymi. Bardzo proszę, by państwo zwracali uwagę, by obowiązki radnych oraz wójta wykonanie godnie, rzetelnie i uczciwie w pracy kierować się zasadami bezstronności, rzetelności i jawności. Swoje działalności godnie rozumieją społeczność lokalną, traktują pełnienie mandatu jako służbę zaufania publicznego, kierowanie się przede wszystkim interesem publicznym i dbałością o dobro miasta i jego mieszkańców. Z ewentualnych podnień należy wyciągnąć odpowiednie wnioski i konsekwencje z uwalnienia wywozu Tadeusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli. Panie Przewodniczący, mogę mieć jedno pytanie? Proszę. Czy ten pan, który tam pisze, że kieruje do pismo, że jego przewodniczącej rady pisał, kto kieruje także te zadania? Nie, no pisze, że jest wiele pism, wiele mailów, telefonów. Tak jest. Czy chociaż jedno pismo z kserą przesłał, to jeszcze tylko sobie tak wymyśla. Ja podejrzewam, że sobie to wymyśla. Jeśli można, ja proszę bardzo. W trybie dostępu informacji publicznej może my skorzystamy z tego i dokładnie napiszemy to te wnioski, te kim, jeżeli się podpisali ci zaniepokojeni mieszkańcy, to takim zanikiem demokracji w naszej gminie, no to myślę, że powinniśmy też wiedzieć, którzy to są tacy zaniepokojeni. Panie Przewodniczący, można? Proszę bardzo. Ja bym prosiła o zanotowanie do protokołu, że pan radny Dziuba stwierdził, że jak muszę zawsze przeciw. Otóż nie, panie radny, ja głosuję tak, jak uważam. Pan oczywiście... Jest, znalazł się. Więc proszę na przyszły raz takich uwag nie stosować w stosunku do mnie. A następna sprawa, miałam to przejść później, ale tak było, że jak była komisja w szkole, to radny Dziuba
beznadziejnie zresztą odczytał pismo w sprawie tej kostki na cmentarzu i wypowiedziałam się swoje zdanie. Więc moje zdanie było oczywiście na nie. Typu, dlaczego? Nie, nie było głosowania, panie radny. A pan te pędy popełnił do księdza. Od razu powiedzieć, jak było, że ja byłam przeciwna. Bo głosowaliśmy i kto głosował? Trzeba kojarzyć. Myśmy nie głosowali. Pan odczytał i ja się wyraziłam swoje zdanie. I ja to zdanie powtórzyłam przy proboszczu, bo wcale się nie muszę. Jestem szczera do bólu i nie potrzebuję zakłamań. I proszę takich rzeczy więcej nie powtarzać. I w kuluarach też pan odpowiadał, bo ja byłam przeciwna czemu. Także proszę na przyszłość nie wypowiadać się co do mojej osoby. Proszę więcej tego nie robić. Pan po prostu wymyśla coś. Panie Przewodniczący, można Panie Przewodniczący? Panie Basiu, Pani odnotuje. Przede wszystkim powiedziałem, w większości Pani głosuje przeciw. Nie, proszę. Pan, że nie, to jest właśnie Pani kultura. Co robicie? Jak jedno mówi, to nie słucha. Proszę mnie nie ubliżać. Ja Panu ubliżam? Tak. I to często gęsto. Chyba nie. Pani już zaczyna zmyślić. Pani się myli w tym, co Pani mówi. Nie, proszę Pana, ja się nie mylę. Ja słyszałam, Pan na ten temat do Pani opowiadał, że ja się wypowiadam, że tylko na góry mogę. Ja się nigdy nie wypowiadam, jak Pan głosuje, czy Pan się wypowiada. Proszę bardzo. Ale to jest niekonsekwentne, bo czasami opowiada, że my jesteśmy przeciwko na przykład szkole w Górach Mokrych, chociaż tak. Głosowaliśmy wszyscy za termomodernizacją tej szkoły, ale te kłamstwa kiedyś zostaną w pewnym miejscu powiedziane i przypomniane. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, chciałem podziękować za i docenić, że został zrealizowany pierwszy bieg niepodległościowy w Przedbożu w parku przy ulicy Prytwa i cieszę się, że został zrealizowany również ten sam wniosek, który składałem do Pana o godne uczczenie 200. rocznicy śmierci patrona tego parku, czyli Tadeusza Kościuszki. I jeszcze mam taką sprawę. Są posesje w Starej Wsi. To jest droga gminna odchodząca od drogi asfaltowej. Prosił mnie mieszkaniec, który jest zameldowany przy Starej Wsi 15A o poprawę stanu tej drogi, ponieważ i śmieciarka, i listonosz odmawiają posłuszeństwa i są takie dni bardzo częste, że niestety no, nie są w stanie te pojazdy wjechać i wypełnić swoją usługę na tej drodze. Tam jest granica 70 metrów. Ja wczoraj jechałem samochodem, nie mogłem tam dojechać. Naprawdę on ma krzyż pański. Dziękuję panu sołtysowi za wsparcie. Tam jest dosłownie 70 metrów może. Proszę, no, od starego sołtysa. Co można w tej sprawie zrobić, panie burmistrzu? Jeśli nie na teraz, to może... Panie burmistrzu, może ja powiem. Nie, zaraz panowie. Tak, już sekundę, tylko powiem jedną sprawę. Akurat w sprawie tych uczczenia tego obchodów 200. rocznicy śmierci, to jest... innego typu, że kwestia, bo już o wiele wcześniej to było uzgadniane, no między innymi właśnie z panem radnym Dziubą ze tak, również moje wnioski składane do protokołu, ale to już to już ja mówię, jak było rzeczywiście i tutaj faktycznie dzięki... Nie, ale co osiem, ja mówię o rzeczywistości i chciałbym, żeby ci to tak mówili, tam innym zarzucali, nie spojrzą w te lusterka swoje, bo ja czytałem pewne rzeczy, wypowiedzi w prokuraturze tych osób, które tutaj się wypowiadają, to naprawdę ręce wpadają, jak można. A wie pan, że pan o tym nie może mówić? Co ja? To pan nie gada. No, ja mówię ogólnie, ale nie, kwestia to jest innego typu, a co do starości, jedno z drugim, można powiedzieć, były dwie tutaj sprawy poruszane. Tam jest spotkanie, było, mamy słowackie fundusze sołeckie i mieszkańcy między innymi decydują, jak postanowią, tak jest to realizowane i my się tutaj, radny zresztą jadł na tych spotkaniach, były decyzje podejmowane, takie były, tak jest to wszystko realizowane. A jaka decyzja została podjęta?
No bo nie, państwo nie informujecie nas o wszystkim, co było podjęte na zebraniach sołeckich. No ale ktoś, kto się upominał o tą drogę, powinien przyjść na to posiedzenie sołeckie i wiedział wszystko w temacie, a nie pisze, nie wiem, panie radny, ale przecież ten człowiek, pan doskonale wie, bo zna pan ten adres, mieszka na terenie naszej gminy od kilku miesięcy. Nie, no, nie wie, że są spotkania. Nie znam tego człowieka akurat. Pan wie o tym, ale ja nie znam tego człowieka. Ale przecież to zamienka Kowalczyka uzgodnione było, że uzupełnimy te brakujące. Jeszcze nie ma nawet ruszonego funduszu sołeckiego i nie ma dalszej realizacji. Nie tylko na odcinku, gdzie mieszka jedna osoba, bo stara wieś jest też na dole i tam są dziury, gdzie jest kilkanaście domów. Także wszystko po kolei, tak? Ale panie, to nie można tak zrobić, bo kawałek drogi ty jako radny poplanujecie, bo ludziom tam, nie? Ale dobrze, ale te 50 metrów temu człowiekowi jak ale obiecaliśmy, no, ale obiecaliśmy, że go nie było, tego człowieka, a pierwszy raz teraz słyszę od radnego Koskiego, że zgłosił taką sytuację, ale tak jest nadmienione, że tam będzie uzupełnione. No. Więc trzeba popytać sołtysa ze starej wsi. Przecież ma w protokole, podejrzewam, że gdzie będą uzupełniały to. Także tutaj chcesz tutaj gdybać jak na czym. Jedna osoba zgłosiła, ja też się teraz dowiedziałem, ale przecież tam ludzie decydują. No dobrze, no jesteśmy tutaj po to, żeby w miarę potrzeb załatwiać sprawy mieszkańców naszej gminy. I pan Koski chce wyskoczyć przed szereg. Może po kolei, bo tak było jedno, później drugie. Tam jest. Zaraz dojdziemy do tego. Zrobimy jeszcze rzucimy. Dziękuję bardzo. Ja chciałem wrócić do ostatniej sesji, ponieważ na tej sesji pan burmistrz zwrócił się do mnie z uwagami, że jakie ja ewentualnie mam kompetencje moralne czy etyczne podpisać się pod jakimś tam wnioskiem. Ja uważam, że no, byłbym ostatnią osobą, gdybym do pana po takie nauki chodził. Uważam, że miałem podstawę podpisać się pod wnioskiem i pan do tego raczej nic nie powinien mieć. Dla mnie wystarczyłoby słowo przepraszam wypowiedziane przez zainteresowanego. Zapewniam, że ja na policję nie donosiłem o zdarzeniu, jakie miało miejsce podczas sesji. Teraz udaje pan, że jest to sprawa radnych. To po co zabiera pan głos przy okazji, czepiając się mojej osoby i funkcji, jaką pełniłem w latach 1998-2002. Pamiętam, będąc zastępcą burmistrza, jak trzech radnych miało wyroki sądowe, a pan nie mógł się doczekać na uprawomocnienie tych wyroków i wygaśnięcie ich mandatu radnych. Na dowód tego posiadam biuletyny, które tutaj, że tak powiem, pan o tym pisał w swoich biuletynach. To jest to. Jak będzie potrzebne, to jest to w domu. I tutaj chcę tutaj wykazać pańską podwójną moralność, bo raz można i biegać za tym, żeby jak najszybciej kogoś usunąć, a później no, udawać, że się nie widzi. Zarzuca pan, że w czasie posiedzeń sesji bądź komisji radni wówczas wychodzili z obrad. W domyśle należy, że wychodzili spożywając alkohol. I to nie przeszkadzało nikomu. Uważałem i nadal uważam, że radny przychodzi na posiedzenie komisji bądź sesji i to jego zachowanie może oceniać i ewentualnie przywołać do porządku przewodniczący komisji lub przewodniczący rady miejskiej, a nie zastępca burmistrza. Nigdy sobie nie przypisywałem wyższości nad radnym. Nie próbowałem z radnych robić również bezradnych i sobie ich podporządkować, jak jest obecnie. W roku bieżącym całymi miesiącami nie mogą się doprosić łatania dziur w drodze gminnej. Tyle tylko chciałem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ja mówiłem i rzeczywiście cały czas mówię, że sprawa wniosku o odwołanie to jest sprawa radnej moja, ale sprawa. No, ale ja mówiłem o postępowaniu. Naprawdę, no nie całujmy się, panie radny. Przecież wiemy też, ja też pamiętam, ale nigdy niech mi pan nie powie, że ja kiedykolwiek zawiadomiłem jakieś organa, że ktoś tam był tutaj wypity albo coś innego było. Czy przechodzisz? Kiedykolwiek tak zawiadomiałem, panie radny. Ja ten nigdy takiego miejsca, że jeżeli ktoś już miał wyrok,
No to przecież jak już było orzeczenie jakiejś tam instytucji, to być może o tym pisałem, że jest takie orzeczenie, ale ja to jeżeli już, to pewnie powiem, powielane było to już z prasy, z innych tam nośników, które takie informacje przekazywały. A tutaj tylko mówię, że to jest kwestia, no, kwestia, mówię, zachowania, no to już jest powiem i przewodniczącego, i prowadzenia wniosku, to jest naprawdę sprawa radnych, ale a sprawa postępowania, no już każdego, to już mówię, każdy powinien, jak tutaj oceniać, nie chciałbym do pana, ja nie chciałbym już tego wracać, bo to ja tu, to ja tu nie mam potrzeby przychodzić, bo tak, drogi mi pan nic nie robi i tak dalej, jak mam diety brać tylko, to niech one zostaną na panie radny, no, niech pan teraz nie, 130 tysięcy zrobiliśmy przepust w Starej Wsi, nie jest u pana w okręgu, mógł, jakbym był taki złośliwy, to za te 130 tysięcy to też drogi można było zrobić gdzie indziej tak samo. Ale wykonawcę sam namawiałem, bo nie mogliśmy znaleźć przez półtora roku wykonawcę, żeby to zrobił. Sam się tutaj fatygowałem, żeby pomóc, bo to dotyczy ludzi. Ja nie patrzę, czy to jest pana okręg, czy nie pana, tylko to dotyczy tam załatwienia spraw ludzkich i już jest to, nie wiem, czy prawdopodobnie to, jest to już chyba już wykonane. Wykonawstwo. No, ale to jest, no jest, i dlatego mówię, to co jest można, to jest można i robię, nie patrząc na to, czy jest to okręg wyborczy, bo tam wszędzie są mieszkańcy naszej gminy, czy taki okręg, a że pewne, pan mówi o łataniu dziur, no, zaczynają z jednej miejscowości, to zawsze gdzieś jestem, co na początku mu łatają, a jestem, co na końcu, no ale to nie jest tak, że specjalnie ktoś ustawia grafik ten naprawy dziur, no przecież w życiu by mi na myśl nie przyszło, wręcz przeciwnie. Obrączkowa do Józefowa do dzisiaj jest niezdobiona. Proszę? Skąd? Obrączkowa do Józefowa do dzisiaj jest niezdobiona, niedobre są. A jak obrączkowa do Józefowa? Tam są dziury, tam są bardzo dobre. Tam była firma, no, tylko że oni, ale nie, dokończyli później przecież. Nigdy nie zrobili tego. Tam są wyrwy niesamowite, ja tam często jeżdżę i to naprawdę karygodne. A druga droga, to dobrze, że jest ten przepust zrobiony, oczywiście, tylko że to kiedyś była droga powiatowa i powiat by, jakby nawet nie zrobił, to by musiał płacić odszkodowanie gościowi, którego zalewa. No taka jest prawda, no. Pan przejął internat, pan wziął drogi, no zrobili taki targ. Na internacie nie wiem, jak pan wychodzi, natomiast no, na drogi to jak 40 km pan wziął i tylko po 1000 zł, gdy powiat daje, bo i tak nic nie robi, a na utrzymanie daje, bo to łaski nie robi, jak w cudzysłupa się należy, to 40 tysięcy co roku pan i tak traci, no. No była taka wola wcześniej. No ja wiem, że tak, no. Nie tutaj tylko moja, ale wszystkich. Znaczy, co byli i tak decydowali, no, proszę nie mówić, że ja tylko ja, i radni tutaj mówili, oczywiście, że jeżeli by ten, to ten budynek już by dawno był, że tak powiem, własności byśmy nie mieli, ani tego budynku. Kiedy byłem radnym powiatowym, a już by nie było tam, chciał to nam wcisnąć, to powiedziałem, że tam nikt fabryki gwoździ nie zrobi i tak ewentualnie będzie służył to na te cele, na które były wybudowane. A zresztą budynków tutaj, jeśli chodzi o hotele czy coś, to jest sporo prywatnych i nie musiał. Ale panie radny, ja to tylko sobie przypominam, przecież to właśnie, no tak wracając trochę to w przeszłość, no to jeszcze to jak był pan wtedy bodajże zastępcą, dopłacała tutaj gmina do tego rocznie kilkaset, chyba 300 tysięcy na utrzymanie tego, na funkcjonowanie tej bursy, chociaż nie była właścicielem nawet budynku, bo ja miała zadanie. Ja nie kojarzę, że no, ale póki było to powiatowe, to już mnie nie wypadało. Panie radny, mam pan tutaj, nie ma pan dobrej pamięci, bo są uchwały, na pewno są uchwały i to za pana kadencji. Jak był pan przyjął, my też dopłacamy teraz. No to pan przejął. Ale nie mówię, ja tylko mówię o faktach. A pan z panem nie rozmawiał, bo odpowiadam panu Kudemu, że były takie sytuacje, żeśmy dopłacali, chociaż mienie było powiatu, a my żeśmy utrzymywali to i dopłacaliśmy ponad 300 tysięcy co rocznie. To było ile, x lat temu, no na pewno ponad 10 lat temu. Wdzięczny, aby pan to na jakąś sesję przyniósł, to dobrze? Nie ma problemu, 2003 roku była. Była taka... No jak będzie pan miał taki dokument? No to nie, to jest w Radzie. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, wspierając tu kolegę radnego, tylko powiem, że gmina przed burz i podczas tej kadencji my radni również dokładamy do różnych innych zadań, które nie są koniecznie zadaniami naszej gminy.
Więc to jest nielogiczne, co pan przez chwilę powiedział. Mówiłem akurat o budynku, pani radny. A ja mówię o innych. Dlaczego dokładamy, to każdy radny muszą przegłosować oczywiście, żeby można było dokładać. Dziękuję. Chyba, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, jest konieczne. Ja jeszcze dlatego. Nie mamy wyjścia. Do pana Koskiego, bo pan Koski przede wszystkim pewnie się nawet zachowa i użyje cały czas gumy. To nie wypada takich rzeczy robić. Pan przeklinał przed chwilą na korytarzu, w przerwie. Pan jest nauczycielem. To wiecie pan, jak pan ma to. Więc niech pan mówi o sobie, a nie o. Dalej, dalej. Jeszcze idę tutaj do pani rozumiem, jako radny i prezesa. Jeżeli pani uważa. Ja tu jestem radną. Panie prezesie. A pan jest też radny. Do pana nauczyciela już nie będzie. Wasza kultura przerywa. Poprawna proszę. Niech pan zejdzie ze mnie, bo normalnie oddychać nie mogę. Ja na pani nie siedzę, na mnie prawo nie widzę, no mam nadzieję. Nawet się to nie widzę. Proszę się do mnie nie odzywać, panie przewodniczący, ja nie życzę się... Dobrze, proszę bardzo, dokończymy. Skończę się pan? Nie. Ale ja do mnie pytania do burmistrza, a nie do mnie. Jak powiem, że skończymy, to powiem słowo skończy. Skończymy. Nie. Wy się boicie prawdy, dlatego chcecie... Słucham, czego się boję? Przepraszam, a tu nie kończę. Ja już kiedyś na tej sali powiedziałem. Czasy PRL-u się skończyły. Krzyczeć i straszyć. To się skończyło, już nie wróci. I zwracam się do pani tak jako do prezesa. Jako gospodarza bloków i mieszkańców. Tak? Dwa lisy kiedyś siedziały przy świetniku. Tam są dzieci chodzą, lisy w świetlice roznoszą. A kto widział te lisy? Ja? Ja. Ja przejeżdżam już. Czy zgłosił pan odpowiedzi służbom? Nie, nie zgłaszam. No to jak przestępstwo pan popełnił? A powinien to zgłosić? Trzeba zgłosić. Żeby pani policja wieczorem odwiedziła cię na drugi dzień, zapytała się, oczywiście. Dlaczego śmietniki nie są zabezpieczone? Tam dzieci chodzą. Skończyłem. Dziękuję. Nie będę riposty, bo zacznij się. Ja wiem, że pani ma nadzieję, że co, ale nie jest pan. Można powiedzieć, że przez przedburstwo nie biegają również. Przepraszam panu. Pan tak jest. Panu jeszcze są dwa. Jeden wniosek i dwa jeszcze pisma są. Jest wniosek pana Pawła Zięby dotyczący tablicy historii miasta Przedborza w parku przy ulicy Krytwa. Z przykrością muszę stwierdzić, że ustawiona w parku przy ulicy Trytwa tablica z informacją na temat historii naszego miasta zawiera liczne błędy oraz przekłamania. Szkodzi to nie tylko wizerunkowi samego parku i miasta, ale przede wszystkim programowi wiedzy niezgodnej z historyczną przyszłością. W punktach przedstawił błędy, jakie tekst zawiera. Pierwsza wzmianka o Przedborzu nie pochodzi z roku 1136 roku i nie jest zawarta w buli gnieźnińskiej. Nie może być też Przedborz wymieniony jako miasto, ponieważ był wówczas osadą wsią, czyli wsią, nie posiadającą praw miejskich. W buli gnieźnińskiej, oczywiście ten błąd też, bo pisze poda, jest informacja co do komór celnych istniejących na rzece Pilcy, ale nie ma w niej podobnej nazwy Przedborz. Nazwa ta pojawia się w dokumencie podstawowym na rok 1145, który jest falsyfikatem. Z datą 28 kwietnia 1145 roku. To pismo wystawione rzekomo przez księcia Mieszka III. Starego w rzeczywistości spisane zostało przez zakonników z klasztoru Trzemieszczenie od roku 1233, czyli blisko 30 lat po śmierci Mieszka Starego. 2. Nie mógł powstać Przedburz na skrzyżowaniu szlaków handlowych wiodących ze wschodu na zachód i z południa na północ, ponieważ w czasach wcześniej średniowiecznych szlak wiodący z Rusji Lwowa wiódł do Wrocławia przez Kraków. Dopiero król Kazimierz Lądziończyk w latach 50. XV wieku
Dokumenty z 1450 roku i z 1454 roku. Wyznaczył szlak handlowy wiodący z Lwowa do Wrocławia. Przez Lublin, Radom, dalej przez Oboczno, Przedwórz, właśnie, a z niego do Radomska i dalej do Doliny Śląska. Przedwórz swoje powstanie zawdzięczał dowodnej prawdzie na rzece Pilicy, leżącemu trasie na szlaku kupieckiego wiodącego z Krakowa na Toruń i dalej do Bałtyku. 3. Nie mógł być Przedwórz podczas rozbicia Wielnicowego miejscem spotkań misierów Bolesława Stidliwego, Konrada Mazowieckiego i Kazimierza Wielkiego. Z tej prostej przyczyny, że Kazimierz Wielki żył w latach 1310-1370, a książęta Bolesław Konrad odpowiednio 1226-1279 i 1187 lub 1188-1247. 4. Dotowanie znacznego napędu ludności żydowskiej do Przedworza na czasy panowania Stefana Batorego. Informacja taka nie ma pokrycia zachowanych dokumentów. Pierwsze pismo, pisemne wzmianki o Żydach w Przedbożu pochodzą z roku 1593. Żydowscy z Przedboża wymienieni w zapisach komory celnej w Krakowie. 1595. Przywilej Zygmunta III Wazy dla mieszczan przedborskich, w których uregulowano kwestię osiedlenia się Żydów w Przedbożu. 1634. Wymieniona została gmina żydowska przywilejów wystawionym przez Władysława IV. 5. W drugiej połowie XVIII wieku miasto Przedbórz nie mogło być rozbudowane po dwóch stronach rzeki. Miasto położone było na jednej połowie, na jednej prawym rzeki. Na lewym znajdowały się włości należące do folwarku, Wola Przedborska. Teren ten należał nawet do innego województwa, czyli sieradzkiego. Dopiero w roku 1823 łączono w granice miasta odrębnione z folwarku Wola Przedborska. Przedmieście zwane Widoma. 6. Cytat. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiło silne odżywienie gospodarcze miasta. Wpłynęła na to budowa fabryki sukna i uruchomione kominiołomy. Nie było coś takiego możliwe. Fabryka sukna wraz z całym kompleksem powstawała w latach 20. XIX wieku, a kamieniołom został uruchomiony tuż przed tym, na przełomie XIX i XX wieku. Fabryka sukna już nie funkcjonowała, a kamieniołom stracił na znaczeniu. 7. W roku 1867 nie panowały w Przedbożu dwie fabryki łyżek, 4 garbarnie, fabryka pończoch, wapiennik i browar. Jeśli już, to co najważniejsze mogło być, one istnieją w roku 1867. 8. Obecny gmach przedborskiego ratusza niesiono w latach 1838-1840, a nie w latach 1820-1830. 9. Wojska szwedzkie zniszczyły i spaliły Przedbórz wraz z zamkiem w roku 1655. Bitwie pod Żarnowem, która miała miejsce 16 września 1955 roku. Z informacji udzielonych mi przez burmistrza miasto za treść, jaka znajduje się na tej tablicy, odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Miejskiego w Przedbożu, znajdujący stanowisko referenta do spraw inwestycji i infrastruktury gminnej, a zweryfikowany został przez pracowników referatu IRS Urzędu Miejskiego w Przedbożu pod względem jego zgodności z zapisem, jak znajduje się w projekcie rewitalizacji parku przy ulicy Trytwa. Pozwoliłem sobie zajrzeć do opracowania przygotowanego przez panią Mirosławę Sieracką i że rzeczywiście błędy zawarte na tablicy powielono właśnie z tego opracowania, które
zawiera na przykład taki zapis, że w roku 1869 utracił przedburz prawa miejskie. Skoro je utracił, to kiedy je odzyskał? Niestety nic na ten temat pani Sieracka w dalszej części opracowania nie wspomina. Zatem skoro prawa miejskie utracił i ich nie odzyskał, to czyż nie jest uprawnionym zwracać się do Miłosza Naczyńskiego, nie burmistrza, a wójcie? To, co pani Sieracka zamieściła w swoim opracowaniu, jest kalką tego, co zawiera wstęp do inwentarza zespołu Akta Miasta Przedborza z 1822 roku, 1941. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Pani Sieracka zakopiuj wielkiej, pobrała od gminy wynagrodzenie. Ja rozumiem, że zdaniem pani Sierackiej nie było ustalenie faktów z historii przedłoża i poszła na skrót, korzystając z zawierającej błędy treści informacji na stronie AP Piotrkowie. Ale jej pracę chyba ktoś ponownie zweryfikował. Również z nienależytą starannością powinno podejść się do treści, jaka zamierzona zamieścić. I w efekcie finalnym zamieszczono na tablicy przedworskiej ta, która jest nierzetelna. Zawiera nieprawdziwe informacje na temat przeszłości miasta, które w następstwie ich wystąpienia na widok publiczny w parku, które wiele słów burmistrza ma być wizytówką miasta, będą powielane teraz nieskończone. Dlatego też wnioskuję do burmistrza miasta Przedborza, a jak najszybsze usunięcie zawieranych błędnych treści informacji z tej tablicy, opracowane nowych, rzetelnych informacji zgodnych z historycznymi faktami. A na specjalną prośbę ze strony Urzędu Miejskiego, jeśli taka jest, się pojawi, obiecuję, że opracują nową treść, nie zawierającą błędu. Paweł Zięba. Pozostałe sprawy. Kilka dni temu ocenił pan, panie Miłoszu Naczyński, świadomość patriotyczną radnych na podstawie tego, że nie chcieli 12 listopada składać kwiatów z przewodniczącym Zawiszą i z wiceprzewodniczącym Wnukiem pod przedborskim pomnikami. Miała się taka ocena, jak pierni do wiatraka. Jak pan ocenił swoją świadomość patriotyczną, skoro nie zna pan najważniejszej i dobrej historii swojej rodzonej miejscowości, jeśli dopuszcza pan do ustawienia tablicy z tak rażącym błędami w parku imienia bohatera, na której był się pan łaska powoływać przy okazji pogryzienia rady. Przepraszam. Przy okazji dogryzienia rady, które z panem nie jest odrobne. Proszę się nie śmiać. Dziękuję. Następny wniosek. Do Urzędu Miejskiego w Przedborzu. Mogę mieć taki. Pan przewodniczący. To jeśli nie, to dziękuję. Panie przewodniczący, proszę. Ja mam pytanie, kto te tablice pisał na czyje zlecenie? Tablice były opracowane, to wiesz zresztą już. Pan Ziemia pytał, ale nie wyjaśniam, że... Albo skąd, na podstawie jakiej literatury zaczerpnięto? No też tam jest nawet też wymienione. My też, zlecenie dotyczyło rewitalizacji i zagospodarowania. Dokumentację taką zagospodarowania, bo nawet wymieniona jest tam pani Sieracka i ona to wydała. Myślałam, że ktoś poważnie podchodzi do tematu i faktycznie pewne tam, nie wszystkie, ale pewne przekłamania są co do historii tutaj naszego miasta. A kto ty pani Sieracki podał do informacji? Ona sama korzystała ze źródeł, no tak samo jak przecież
panu ziemię też nie podaje, tylko korzysta ze źródeł jakichś tam. Są takie źródła i inne i każdy z tych źródeł może korzystać, tylko że no, tutaj pani Sieradzka powinna zweryfikować te informacje, czy za czym zostały tutaj do nas przekazane już na umieszczenie na tablicach, które były w ramach rewitalizacji. Pewne rzeczy tam będą, te co faktycznie, to, bo tutaj jest ewidentne, są te sprawy związane z tym, że no nie mogli się spotykać Kazimierz Wielki z Mazowieckim. Bo ten po prostu no, żyło o wiele wcześniej i to jest ewidentne tutaj przekłamanie, niedopatrzenie i sprawa tego ratuszu też jest tam chyba udokumentowana, reszta to są takie sprawy troszkę względne, że można tam pominąć, ale niektóre rzeczy są ewidentne. A przecież ja tutaj to będziemy docelowo, bo ja chciałem, żeby na dwóch stronach tych tablic były poumieszczane informacje, ale ze względu na to, że ten projekt tak to był zaopiniowany do Urzędu Marszałkowskiego, no to już po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli wtedy przy okazji, jak będziemy tą drugą stronę jeszcze tam te informacje umieszczali, to się zrobi tutaj korekty co do tego tekstu na tej stronie, które są te błędy. Dziękuję. Jakieś pytanie jeszcze? Ja, panie przewodniczący, są wolne wnioski, może tutaj pan właściwie przewodniczący zadał pytanie, bo co niektórzy wolni słuchacze duszą się ze śmiechu. Może się wypowiedzą, na jaki temat się duszą i nie mogą się powstrzymać, bo są wolne wnioski. Dobrze. Jeżeli przewodniczący się tutaj pomylił, ewidentnie może tak, może nie. Powiem się teraz wypowiedzieć, dlaczego się duszą. No po co, nie ładnie troszeczkę tak wygląda. Bo dobro z wykształcenia są takie. Czy tam znaczy, pan jest tak powiedziałem. Ale to nie ma prawdy. No przecież ja się nie będę tłumaczył. Jak jest śmiesznie, to się uśmiechnęła. No niech pan nie żartuje. Ja nie jestem nie mam obowiązku odpowiadać na czyjeś tu pytania. Nie mówcie śmiesznych rzeczy, nie będę się śmiała. Proste jak konstrukcja cepa i tyle. Ale to pan radny ma zamiar teraz przesłuchiwać mieszkańców i są te, co przyszedł się śmiać? Przepraszam. Mieszkańcy, bo też ostatnio na tej nadzwyczajnej sesji no była tak atmosfera gorąca. Zostawiłem tu na stole etui z okularami. Było 4 osoby jeszcze tylko na tej sali. Może ktoś nie wie, gdzie te okulary się, że tak powiem, podziały. Może sobie ktoś tam zauważył. No bo 4 osoby zostały na sali, ja i ekipa, która nagrywała program jeszcze tutaj. Nie widzą, nie dosłyszą. Przepraszam, to jest, to są tematy na sesję Rady Miejskiej. Wiecie co? Pytam się tych, którzy to są również. Panie Burmistrzu, akurat jeśli chodzi o redaktorów Entelu, mamy to szczęście, że razem z nimi wyszliśmy. Dlatego ja się pytam. I proponuję i zgłaszam wniosek, żeby zamieścić tu kamerę. Proszę zapisać w protokole, że radny Koski zwraca się z umiejscowieniem kamery, monitoringu na tej sali. Tak, no to tylko nie zostały jeszcze, a i 4 osoby jeszcze zostały. Ale na szczęście będzie nowelizacja ustawy wyborczej, mówimy o ordynacji wyborczej, przepraszam, i będą kamery od przyszłej kadencji już we wszystkich takich obiektach. A czy nie ma to akurat bo po sesji nie ma. Na sesji również. A to już było po sesji, więc i tak nie do. Ze strony rady są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma. A jeszcze jedną tutaj sprawę, jeszcze jedną dotyczącą komisji, bo tam wie, wszyscy są mądrzy, a jeżeli chodzi o to, żeby podjechać, no każdy może nie miał czasu, no byliśmy tutaj z przewodniczącym rady, wiceprzewodniczącym na tym gaju zobaczyć ten lokal i tą działkę. No i tam to praktycznie to wartość co mi są, to jest to nie do zaakceptowania, ponieważ tam jest wszystko do remontu. Te komórki, co tam jest, to jest praktycznie do zburzenia.
Nie, tam jest praktycznie od lat nic nie remontowała. Trzeba tynki, sufity, podłogi. Oni było już dużo, ale wiecie, jak się z kolei działka, każdy zawsze myśli, że działka jest dużo warta. Ale tam jest pan tam działa. To są... Ja wiem, to jest udział, jedna czwarta. Te działki są podzielone. Nie są podzielone, bo to jest udział wspólny. Tak. Udział wspólny, to oni mogliby sprzedać osobom trzecim udział. Nie jest takie. Ale oni jeszcze chcą 20% podatku, żeby to podchodzi? Nie. Z tego względu, że nie minęło 5 lat, kiedy to nabyli. Tak, to już poczekajmy może do wioski. Nie wiem, czy to da coś lepszy. No ja nie wiem, ja mówię, no kwotę, którą zaproponowali, no to jest już... Gdyby oni powiedzieli 60, te 20% to jeszcze by było. No to można 70, te 60, te 20% dołożyć, ale nie. Czyli zaproponuję mu 60 tysięcy plus podatek. Podatek, ewentualnie. To ale nie, to mi to wyglądało. To jest praktycznie druga sesja. Nie, to jest cena. 40 tysięcy więcej, nie? Po 110 tysiącach oni mówią, a to lecz to. Znaczy się, 110 tysięcy plus ewentualnie koszty, no wiadomo, podatkowo. No ale to mówię, no tutaj ale to... oni nikomu więcej nie sprzedadzą, więc oni się teraz, bo myślą, że my musimy. No wiem, że dobrze by było, że to było, ale nie musi być od razu. Może przytrzymać ich to. Czyli w jakich granicach? 60? Tysięcy plus tylko 75 tysięcy złotych razem by to było. Ponad 73 plus 20% to 72. No no mówię, no tam prawdę. No ale jeszcze koszty są notarialne. Jeszcze 2000. Kiedy te 5 lat minie? Czy to śledztwo będzie coś przyzwoło? Przepraszam, na razie chwilę. Nie, nie, pani, co na razie? Redaktor jeszcze pytam, czy to wszyscy naraz mogą mówić? To ja się przyłączę, bo tak się zajmuję kulturalnie. Respektuję reguły gry. I proszę pana, pan zna te reguły? Przepraszam, to jest na razie dyskusja radnych nad... Nie, to nie jest dyskusja, to jest proszę pana bałaga. Państwo stawili w sytuacji, kto ma napisać z tego protokół. Kto? Przecież cudotwórca. Przepraszam, ale ja się panu głosu nie udzielę. Tak, pan sołtys był pierwszy, proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę. Naprawdę nie bardzo interesuje koło tego zajęcia, te cztery góry tylko. Bo Bruszkiewicz, Mierzyno, Chorin, Sołeckie, i tam są naprawdę cztery dziury. Pan Koski zainterweniował, przyjechali, to zrobili, ale to wytrzymało ile, no, wytrzymało to dosłownie. Ale panie burmistrzu, wie pan doskonale, że tam codziennie ludzie jeżdżą z całej Polski na osi. Ale ja rozmawiałem ze starostą i wręcz nagroniłem to, że robili wtedy, bo to było po deszczu i na wodzie, no to jest bez sensu wydawanie pieniędzy w błoto, wyrzucanie pieniędzy w błoto. Cóż z tego, że zrobili, jak już teraz jest to samo, to jest, ja mówię, no cóż z jednej strony się mówi, że nie mają pieniędzy, a z drugiej ten, rozmawiałem z kierownikiem i ze starostą i powiedziałem, że jak będą tak robić po tych wodach, bo oczywiście pan kierownik jeszcze, to naczelnik, bo naczelnik mówił, że jakie ma metody. Mówię, to co nie wiecie, tak prostych rzeczy, no jeżeli są deszcze, to można chyba, mając prężarki, żeby tu wziąć tą wodę, oczyścić z tej dziury i dopiero robić. A tu okazuje się, że nikt tego nie kontroluje i po 2 tygodnie by nie tylko tam u pana, bo wtedy stanąłem specjalnie i zobaczyłem, jak oni to robią. I zadzwoniłem, żeby to wrócili w ogóle, no bo to mówię, no bez sensu, za chwilę będziecie z powrotem to samo robić za miesiąc czasu i to jest, bo już przed godami mokrymi to samo jest. Robili i już wszystko to, co robili wtedy, ile to upłynęło, półtora miesiąca i już jest cena. Teraz nie zrobią panu nic z tego, no bo dawniej jeszcze była ta metoda destruktu robili jeszcze na gorąco. I te dziury również łatali w ten sposób. Teraz pytałem się w powiecie, oni nie mają na umowę, tylko mają umowę na wypeczery. No i tak to wychodzi, że przy takiej pogodzie, no to nikt tego, to jest na absurd, żeby to robić, bo za tydzień tego nie będzie. Znaczy jest troszeczkę można, jest troszeczkę lepiej o tyle, że kolejka. Na tej drodze... A pan Koszkiewicz, jak się pierwszy zgadnie? Tylko chciałem do tego
powiedzieć, że było 47 dziur, teraz jest 22, więc jest różnica, ale faktem są znowu dziury. Ale tu jest dla mnie faktem, że przyjeżdżają nie jest całej ludzki zewnętrzny. Przepraszam bardzo, ja tej chwili rozmawiam. Nie, ale właśnie... I to, co pan na tym gazecie napisze, i to napisze o gminie Przedpór, bo to jest w naszym województwie, proszę pana. To nie jest w województwie świętokrzyskim. Przepraszam, skończył pan, proszę. Ja skończę. Przepraszam, jeszcze dwóch razy. Tak, proszę. Ja się odniosę do tego, bo... Jak był tutaj pan naczelnik Groszkowski, rozmawialiśmy o tym. Ja mu mówiłem, że mamy piękny ośrodek, tutaj ludzie z całego świata przyjeżdżają, nie tylko z Polski, z Europy. I jak prezes Kwieciński nie załatwi tego w Łodzi, tego nikt nie załatwi. Ja rozmawiałem wcześniej też z prezesem Kwiecińskim. Jak on tego nie załatwi w Łodzi i wyżej, tego nikt nie załatwi, ani powiat, ani gmina Przedmoć. Nie zrobi tego. No ja mówię to... Dlatego mogę jeszcze? Dlatego, nie, dlatego... Przepraszam, My rozmawialiśmy kiedyś z panem starostą i rozmawiałem tutaj z panią sołtys z Tarasku i ja czekam do stycznia i tu podejrzewam, że i pan radny Chudy również zrealizuje to, co ja teraz powiem. Będziemy pisać pismo, ja przejdę od mieszkańca do mieszkańca przez wszystkie miejscowości. Począwszy Faliszew, Taras, Reczków, Zuzowy, Nosalewice, Groblak o odwołanie Broszkowskiego z funkcji, bo to jest osoba niegospodarna. Chyba się pan radny Chudy ze mną zgodzi. Bo to już się wyprawia, my tu przed chwilą rozmawiali na przerwie z panią sołtys. Ja w Zarosie często jestem i oni tam chcą na Faliszewie robić remont mostku. Jak ten mostek zrobił Niemiec i on nas przeżyje. Przecież on był robiony 10 lat temu. Ale nie, chodzi o wymianę całkowicie tego mostu. 60 tysięcy wyliczyli na remont tego mostu. Po co most ten rusza? A Józefowie, widział pan ile kosztował? Przepraszam. Ale nie za mostek. Przepust. Za przepust. No nie wiem ile kosztował, ale tutaj pani rada, tu nie ma co mostu poruszać, bo tam jeżdżą tony aut i ten mostek jest nieruszony. Tylko droga przed mostkiem za mostkiem. Mostek ja myślę, że pani burmistrz, nie pan interweniował, bo ten, ja po teraz się rzadko jeżdżę, ale u koło państwa arki, no to przecież tam ten przepust był zrobiony, to jest kajko. Koło porywane, to jest dla bezpieczeństwa, nie to, że pojadę na przepust, bo mi przegonnie. To jest dla mojego bezpieczeństwa, to jest bardzo istotne. Ja nie wiem, jak oni odbierają właśnie te inwestycje. No to jest skandaliczne, tam powinien być prokurator. Tylko ja nie umiem donosić, tak to robią niektórzy tutaj mieszkańcy. Dziękuję. Proszę. Dlatego panie przewodniczący, ja też pisząc pismo do starostwa, już kończąc ten wątek i również ośrodek Dojo, który wysłał takie pismo do starostwa, zresztą już któreś, nie pierwsze, pisaliśmy tam właśnie o problemie bezpieczeństwa i o tak naprawdę o zagrożeniu życia i zdrowia i o problemie również przemieszczania się pojazdów typu karetka pogotowa na przykład. I oczywiście wykorzystamy autorytet prezydenta Kwiecińskiego i nie tylko. I ruszymy niebo i ziemię, by faktycznie te niektóre odcinki, bo nie mówię o całej autostradzie, tylko o odcinkach drogi tej powiatowej, wreszcie zostały zrealizowane. To są trzy takie newralgiczne odcinki, które wymieniałem wcześniej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Janusz powiedzieć, tak? Tak. Bo ostatnio prosiłem o, mówiliśmy o tym stopie w górach mokrych i myślę, że to należy do gminy, żeby ten stop tam postawić nowy, bo to jest droga gminna, która idzie do Józefowa i do Zagacza, nie? Czyli jak gdyby przylegająca do drogi powiatowej. Skrzyżowanie z drogą powiatową, czyli to jest nasza droga gminna, nie? Skrzyżowanie, nie, na co się dopytaj tak? Ja coś zrobimy w okrym. Włączenie się jakby pasów przez skrzyżowanie należy pani do węzłu, czyli do powiatu, no ale to już pomijając to, to pani burmistrz, ja bym zasugerował nawet zrobienie takiego stopu z solarem, tak jak jest na Wólce, bo to nie są żarty. Na Wólce tam jest stop z oświetleniem solarowym i tam nadal są wypadki, bo ludzie tam jest droga jak gdyby równorzędna, skrzyżowanie jak gdyby równorzędne, ale jest ze znakiem stop. Droga jest bezpieczeństwa. I tam są wypadki notorycznie. Tak samo jest w górach mokrych. Jeszcze nie doszło do nieszczęścia, ale można popytać tutaj sklepowej Pluty,
która widzi, że przejeżdżają ludzie notorycznie przez skrzyżowanie Józefowa bądź od Zagacza. Także prosiłbym o to oznakowanie tam, nawet z tym solarem. Dziękuję. Czy pan będzie tak, panie przewodniczący? Ale ja bym chyba za kolejnością. Oczywiście, ale w pierwszej kolejności. Bóg panów może do rana prowadzić dyskusję. Pan wie, jak się prowadzi obrady. Panie, to głos rady. Nie, pan nie wie, więc usiłuję panu wytłumaczyć, że jak się czegoś nie wie, jak pan nie umie jeździć pojazdem, to nie siada za kierownicę. Panie, zwyczajnie. Przepraszam, tu się z panem zgadzam, bo jeżeli, po co pakować się w solary, jeżeli ludzie na znaki nie patrzą. Zwykły znak postawi, solary kosztują. I tak samo jeszcze tutaj też zwracam się z prośbą o oznakowanie z... Nie wiem, jak o skrzyżowanie, jeśli chodzi drogę powiatową do Salisa. Bo tutaj nie ma oznakowania. Ale panie burmistrzu, nie metalowe słupki. Bo to dziś jest to wadliwe. Zwykły z drewna postawić. Nie ma możliwości. Przepraszam, gdzie ja mogę? To nie wiem, kopać go. Już. Bo ja mam w tej sprawie prosty wniosek. Już. Jakiego pana, który mnie zachował, zapytałem, czy w sprawie tej dziur był u inspektora od spraw dróg. Powiedział, że nie. Ale kto był? Kto? Mówiło o mnie. Czy pasował? No, bo jest pewna kolej rzeczy. Jeżeli radni spotykają się tu i dyskutują i myślą, że burmistrz jest od tego, żeby wysłuchiwać pojedynczych 100 tysięcy uwag i koncepcji, to w tym mylnym błędzie, jak mówi klasyk Gdańska. Najpierw do pani inspektor i wyjaśnić podstawowe, a można do pana burmistrza, nie na sesji, bo to akurat nie jest sesyjna sprawa, później złożyć skargę na pracownika, który się nie wywiązuje do swoich obowiązków. To jest proste, jak prostsze być nie może. Jak słucham tego wszystkiego tutaj, to wiem jedno, a milczy w tym sprawie burmistrz, bo burmistrz powinien powiedzieć to co ja. Idźcie do pracownika, który bierze za to wynagrodzenie, a będzie tylko nie zawracać. Burmistrz nie powie, bo przecież jest w układzie takim, jak mu się obrazi jeden czy dwóch i dupa mokra. Więc nie powie, więc musi się pojawić tutaj, który powie. To jest pierwsze. Rozumiem, że mogę zabrać głos. Merytoryczny. Drugi jeszcze, nie merytoryczny, to panie burmistrzu taki, że nie ma się czym chwalić, że pan nie realizuje prawa. KPK 304, paragraf 2 mówi, funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany do pewnych działań. Pan się cieszy, że pan się nie wywiązuje. Ale... będzie po lewej stronie leżał w szufladzie. Przepraszam, patrzę. A teraz, już nie będę sobie głowy zawracał innymi, to teraz pan tam po coś tu przyjechałem. Przyjechałem w sprawie do rady. Nie do burmistrza, nie do pracownika. Ja mianowicie chciałem się zwrócić do radnych generalnie, a do sześciorga już nie ma, do czterech radnych opozycyjnych z taką króciutką prośbą. Pan się nie uśmiecha, panie burmistrzu, bo urząd i rada źle pracuje. Wie pan, jaką uchwałę pan wysłał do... jeszcze nie pan już wysłał. I zamieścił na BIP-ie w sprawie uchwały z 30 października. To ja panu powiem, z 20 pan się zaskarża na tą decyzję nadzorczą z 27 kwietnia. Drobiazg. Ale śmieszne to jest. Tak pracuje urząd i rada. A teraz do... Jeżeli można, bo tutaj pan nie ma racji akurat, bo ta pomyłka była... Nie, akurat na tym. Proszę bardzo. To była w projektu nie jest złożone, ale było po nie stosowane. O, a to dla... Projekt był później zmieniony i później było zrobione przed. Nie ma się czegoś mylić. Pan mi pokwituje w akcji swojej. Jak to dobrze można go... A tu strasznie, żeby nie nudzić, bo pan burmistrzowi też, bo mi się zostało w związku z brakami. Chodzi mi o to, o wystawienie, za realizację to, co na wniosek pana Koskiego zostało zapisane w statucie, że
wyrażę głosu sprzeciwu. Przysługują prawnie załączenia do protokołu wotum separatum, mówiąc krótko i uczciwie. I tylko o to. Krótko załatwiłem sprawę z opozycją. Jeszcze mam pytanie do pana burmistrza. Nie załatwiamy opozycji. Jednak do pana burmistrza, ale związane z posiedzeniem rady. Pan burmistrz złożył projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości, który był rozpatrywany 14. Ja już nie noszę ze sobą śmieci, bo po co? Ja je trzymam w domu, aby się przydały. I 14 stanęła na obradach sam projekt zamiany nieruchomości. Nie wchodzę w szczegóły, bo godzina później, a już dosyć tutaj, żeśmy się obśmieli. W tymże projekcie jest czterolinijkowe uzasadnienie, którym burmistrz, bo umówmy się, to w końcu pan firmuje. Mam nadzieję, żeśmy się dogadali, że to pan firmuje projekt, który pan podsyła. Burmistrz uzasadnia konieczność tej zamiany pozyskaniem działek 238/1 i 2 Obrym Mojżeszu. Obaj wiemy, bo z urzędu dostałem, że ja też wiem, że 26 stycznia Urząd Miejski, to tak informuje radny, Urząd Miejski wysłał do firmy ANR w Łodzi wniosek o o możliwość wybudowania tych, co tam było w tym projekcie, czyli wieża widokowa i tak dalej. Data wysłania 26-27 trafił do Łodzi, a 29 stycznia zadania 2016 roku. Przyszła odpowiedź pozytywna, czyli możliwość budowania wieży i zaistniała. I byłoby wszystko ok, na razie jeszcze, gdyby nie to uzasadnienie, bo ja nie mogę tego, bo właśnie o to pytam, bo ja tylko pytam na razie i może to odpowiedź dostanę. I na pytanie, jaka była prowadzona konwersacja, jak to korespondencja, bo to pani radna Oczymek podniosła, że jakieś, no coś na papierze muszę. To pan przydźwigał tu na sesję albo na komisję, nie ma to znaczenia, bo to samo, tylko tytuł inny, to jak sklepy zamknięte, otwarte, albo jak pan przyniósł pismo z 1 marca. To było pytanie pani Ocimek, no jakiś papier w tym musi być. A o tych tak pan zapomniał, rozumiem, poinformować. To jest w formie pytania. No pamięć doska. Można powiedzieć, a że... Nie, ja tylko dokończę, tylko wie pan, co... No, ale pan teraz pyta się, czy... Nie, tylko jasne, czy te mowy. Jeżeli chodzi o tamte kwestie z 16 roku, to tam było szykowane akurat w związku z projektem inwestycyjnym łączącym kilka gmin i to tym się zajmowały inwestycje. Ja może faktycznie na pewno tam podpisywałem to pismo, ale przygotowywane było przez inwestycje i to było jakby w formie nie już ostatecznej, tylko w formie deklaracyjnej, gdy ten wniosek przejdzie, czy wyrażą zgodę. Na tym to polegało i tutaj agencja wstępnie wyraziła zgodę, że będzie można umieścić to, ale poniekąd to i tak by były działki Agencji Nieruchomości Rolnej. A żeby to sprostować, ja chciałem, żeby te działki były naszymi działkami. A tutaj to, ja tu mówię, no nie widzę żadnych akurat kontekstu powiązania. W marcu było pismo już stricte dotyczące możliwości zamiany tych działek i było przedstawione to dawno. Dopiero powiedziałem, że to było przygotowane przez referat inwestycyjny i to było tylko na zasadzie jakby deklaracyjnej. Nie było tam
definitywnej zgody, że... A pan ma jak w tej chwili uregulowano tę zamianę? Proszę? Ja mam. Jeszcze do tej pory ten wniosek jest, że tak powiem, pod względem merytorycznym, czyli nie dostaliśmy jeszcze umowy na ten projekt, czyli to jest na etapie tych deklaracji. Dopiero jak będzie zakwalifikowany projekt, czyli będzie umowa na środki unijne, będziemy się zwracali o to, żeby w jakiejś formie to uregulować. Jeżeli nie da rady się zamienić, bo to jest sprawa w sądzie, czy uchylenie rozstrzygnięcia wojewody jest prawomocne, czy nie, to zadecyduje sąd. Jeżeli tak zadecyduje, no to w jakiejś formie będziemy się musieli z agencją porozumieć, czy wyrażą nam zgodę, czy może nam sprzedadzą. Różne to będą możliwości. No tutaj to będzie zależało tylko od tego, czy będziemy ten projekt realizować. Proszę pana, jeszcze w ramach tego wniosku, czy pan kto podpisał skargę? To ja kontroluję to, co... Proszę? No tutaj ja skalę skargę do wojewódzkiego sądu, tak? Ja do sądu administracyjnego, tak? To pan się czuje być stroną? Proszę, poniekąd tak. Jako to ja wam powiem jedną rzecz, a pani Gosin też dam. Jako przedstawiciel tak. Nie, proszę pana, akurat, wie pan, jestem człowiekiem konkretnym, douczonym. Poproszę o pokwitowanie. Proszę pana, kiedy to było? W szkole. Powiedziałem tak, ja też mam zawiadomienie takie samo jak i pan o tym, że zostało to anulowane. I ja się nie czuję stroną. Stroną jest rada. Tak jak pisze, rada jest, więc powinien podpisać Zawisza. A na to wszystko powinna dać zgodę rada. Rada dała, to co się pan śmieje. No wie pan, po prostu pan się zachowuje w tej chwili, bo ja się otrzymałem z czytania pana wnuka i tak sobie patrzę na pana, mówię, ale pan wyjął skarb o temu Ślusarczykowi. O się panu kurna udało. Biedny jest pan, nagi, to się wszystko wali. I wie pan, jak pan się śmieje, co ja uznaję za totalnie brak. Nie chcę się wypowiadać na temat, kto jest ubrany, kto jest nagi. To jest kwestia każdego. Proszę pana. Indywidualnej oceny. Pan czyta donosy zęby, ale pan się tam nie doczytał, że my się bardzo różnimy. Panie Bruta, że ten Tomasz, co tak dasz, to pociesz. Ale pan nie już został wam dzielonej głos. Przepraszam. Czy nie, to już jest pana sprawa. Nie będzie moja? Pana sprawa. Proszę pana. Proszę pana. Panie przewodniczący, wobec tego, że pan nie daje rady, to proszę zaprotokołowanie, że wypowiadają się osoby niedopuszczone do głosu, sojusznicy. Przepraszam, ale ja panu podziękowałem, ponieważ pan się odwrócił i idzie. Ja nie wiem, czy jeszcze pan zadaje głos, czy nie. Dziękuję. Proszę pana, ja nie... Dobrze, ja chciałam... Proszę pana. Czy to był wygrany ten przetarg jakiś, czy będą zrobione tamtym osobom? Znaczy się, do tego przetargu znowu nikt nie przystąpił. Aha, na razie nie. Ale jest kwestia, że z wolnej ręki może się jeszcze namówi kogoś, żeby to zrobili. No ale to jest, mówię, to jest, no, jest no, ja makabra z wykonawcami. Chcę wiedzieć potem, co tam odpowiedzieć. Nikt nie przystępuje do przetargu. Na razie nie ma po prostu. Tak, ale być może się uda jeszcze to rozstrzygnąć w przyszłym tygodniu, jeżeli by pogoda dopisała i ta firma miała wolne moce przerobowe, to może będzie uda się realizować. To tylko nie u pani, bo jeszcze mamy parę takich zadań. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze jeden moment. Pan zna przyczyny zainteresowania agencji trzema działkami? Jakie są powody, że agencja zainteresowała się tymi działkami? To ja odpowiem. Państwu pan się pyta, czy pan tłumaczę państwu, którzy intuicyjnie i nie tylko wyrazili
W 2008 roku, a dokładnie 8 lipca, agencja zaproponowała Miłoszowi Radzyńskiemu, burmistrzowi, te działki, bo im są zbędne, a nawet szkodliwe. I nagle w 2014 roku zaczynają być potrzebne. Ja nie mówię, że pan wie. Ja pytam, czy pan wie, skąd to zainteresowanie agencji przejęciem tych działek, które było zbędne, a które prawnie stanowimy od 22 lutego 2010 roku własność gminy Przeróż. A panu Karpownikowi powiem tak na pogorszenia humoru, że pan Karpownik, nie ma go? Powtórzę. Pan Karpownik został przez pana burmistrza na określony przypadkowy pracownik, który popełnił błąd i przez przypadek coś zrobił. Dlaczego tak mówię? Bo wniosek o złożenie, o przejęcie udziałek na własność gminy Przedbórz złożył formalnie burmistrz, bo z upoważnienia burmistrza, a podpisał karbownik, jak mamy to Wojciech Karbownik Wojciech. I pan tu, ja słyszałem nie w tej sali, tylko tam, słyszałem, że ktoś się pomylił, jakiś pracownik niemerytoryczny coś złożył. No i para to już niemerytoryczny przychodzisz, teraz dobrze, żeby mi przypomniał. Po kolei ja bym mógł tak siedzieć w dwie godziny. Ja przyszedłem zbadać, to mówię to uczciwe, bo jest straszne na to. Pana wolę do wyjaśnienia, czy do ciągnięcia. Jeżeli można, nie chciałbym przedłużać, co do meritum sprawy, ja wtedy mówiłem o pracowniku merytorycznym, który nie dopilnował trochę zamiany, ale to nie na naszą korzyść to była. I nie mówiłem tutaj o panu sekretarzu, tylko o pracowniku merytorycznym i o tym, że nie było dopilnowane to, ale to jest tutaj akurat na naszą korzyść, gdyż zostało przyłączone działki przez decyzją już na naszą korzyść. Ja nikt nie chcę tracić, jeżeli będą kroki poczynania z uregulowaniem tutaj w sprawie z Agencją Nieruchomości Rolnych, to na pewno oni stracili, że tak powiem, za dawno tą nieruchomość, ale na pewno... A ją posiadali pana zdaniem? Proszę? Czy ją posiadali pana zdaniem? Było to Skarbu Państwa, oczywiście. No ale pan mówi raz agencja, a raz skarb. No bo wtedy Skarb Państwa, ale przedstawicielem była wtedy agencja Skarbu Państwa. Że pan, ja wiem, że pan jest ciężko, jak tym poruszać się macie, bo jest różnica. Ja oświadczam panu, bo to ja doprowadziłem do przepisania tych działek, ja Zbigniew Pluta, syn Wincentego, 28 sierpnia 2005 roku. Znam sprawę. I pan też zna. Tylko pan nie interesował. Proszę pana, co by nie było, pan nie wie, dlaczego nabrali chęć na te działki. To zadam następne pytanie. Czy zna pan etap prywatyzacji obiektów blisko Żeniec prowadzony przez agencję? Nie jestem. Zna pan? Nie interesuje się sprawami agencji. Nie? No jak panu wyceniają pańskie działki, to pan się tym nie interesuje? Proszę pana, przecież tu pan na tej sali mówił, bo to 14 sierpnia, tu pan mówił, że trzeba, i Bąkosa oczywiście radny, trzeba to będzie wycenić, jak się wymienimy. Tak było? Ja się do was zwracam. A pani Barbara rozumiem, że ma tak rano. Proszę pana, wycena tych działek została przeprowadzona w sierpniu. No ale, a pan przedmiu? Ale to nie przeszkadza, że my je wycenimy. Nie, przeszkadza w tym, że albo pan jest zorientowany, albo pan mówi nieprawdę. Jeżeli agencja wyceniła, to jest sprawa agencja, my i tak będziemy mieć. Proszę pana, bo ja przyszedłem do zawsze, żeby pana samochód wycenili. To co pan zrobił? To pan po policję zadzwoni. Wie pan co, jeżeli tam rzeczoznawca gdzieś na ulicy i będzie mój samochód stał, a on będzie oglądał spoza tym, no to co ja będę wzywał policję? Niech sobie wycenia, mnie to nie zależy. Jak mi samochodu nie usłyszeli, to sam wycenia. Dostęp do dokumentu, pierwszy rzecz, jako rzeczoznawca wola, od nas nie miał. O plan zagospodarowania, przecież pan nie udaje, że pan o tym nie wie. Pan musi, ja to rozumiem, z punktu widzenia ochrony własnego tylko być, ja nic nie wiem. Wystąpili, no jakaś inwestycja. Ja wiem, że jaka
Augustin pisał, przecież pan też wie, że Augustin. I że Karbowicz podpisał. To niech mi pan powie, że w tej gminie coś dzieje się bez zgody Leczyńskiego, to będę chichotał, aż mnie przychodzą. No to już powinien pana rozwodzić. Proszę pana, przyszedłem celem zbadania sytuacji i celem zwrócenia się do rady, którzy byli przeciwni tej decyzji. Cztery chwili, nie mówię, że wszystko wiem, ale wystarczająco dużo wiem. Dowiedziałem się, dziękuję. Wszystkim mówię do widzenia. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowny panie burmistrzu, szanowna radna, ja bym się chciał zwrócić o dwa mieszkania socjalne przy ulicy Kolewskiej. 4 przez 1 i 4 przez 2. Są to mieszkania niezamieszkałe na tą chwilę, które od 3 lat stoją puste. Zgłaszane to było do Straży Miejskiej. Później było zgłaszane również do tej pomocy społecznej. Nic się nie dzieje w tych mieszkaniach. Szyby dosłownie są otwierane od 2 lat. Mieszkania niszczają po prostu. Okoliczni ludzie rzucają tam różne śmieci i tak dalej. Kwestia podjechania. Zresztą byli przedstawiciele Straży Miejskiej. Tam. Do tej pory jest to samo. Teraz przyszły śniegi, przyjdą mrozy. Tam już tylko ze ścian spadają. Niedługo sufity się zawalą. A to jest własne gminy? Jedno jest nasze, jedno nie nasze. Jedno jest gminy, na to aż jedno co jest gminy. Ja mówię, a jeszcze tamto drugie co nie ma właściciela, bo tam... Ma właściciela. No zmarła właścicielka bodajże, czy tam jak jest, nieważne, że po prostu ktoś podjechał, tak, mówią, we większych miastach, naprawdę byliście, szanowna rado, we większych miastach, po prostu płytę piśniową przykręcić do ram okiennych, żeby tam dostępu po prostu ludzi mieli po stronie, nie? No tak, wrzucane są śmieci i tak dalej, co stwarza zagrożenie zarówno pożarowe, jak i zagrożenie ekologiczne, nie? Bo, no powiem tak, myszy i szczury biegają, no proste, nie? Następne takie rozwiązania też. Tutaj już zwracałem się do pana Mrozińskiego dosyć dawno. Rozmawiałem w rejonie dróg terenowych i autostrad o tym pożarowaniu przez deszcze padające ulicy Koneckiej. Tutaj od strony ronda, po prostu w stronę Podzamcza. Posiadam zdjęcia, wysłałem dokumentację. Przyjechali po prostu osoby z rejonu terenowych i autostrad. Stwierdzili, że odwodnienie jest prawidłowe. Jednak to odwodnienie, kiedy był plac panu Dziubie oddany, nie wiem czy był w Dzierżawie, czy wynajęty, odchodzimy. Tam był pan Burmistrz, pamięta kiedyś kadał, panie burmistrzu, pamięta pan? On pod Zamcza szedł kadał, wychodził do rzeki, był osadnik zrobiony specjalnie, żeby te nieczystości odsadzały się na spodzie, dostawały się rzeki, ten kanał jest zasypany. Od tej pory mieszkańcy są, piwnice mieszkańców są zalewane, co stwarza samo zagrożenie wypadkowe, bo jeśli jedzie samochód od strony tutaj na Leśnictwo, czy od strony ulicy Pocztowej, rozpędza się, pada taką kamerę, że silnik zadany jest. Dodatkowo wiadomo, jaki to jest wstrząs, bo chyba jesteśmy kierowcami i wiemy sami. Także zwracam się tutaj z uprzejmą prośbą zarówno do Rady Miejskiej, jak i pana burmistrza o jakieś po prostu pomyślenie o odwodnienia tej ulicy w czasie deszczu. Dziękuję. Dziękuję. Panie przewodniczący, poruszamy. Na pierwsze, to jest jednego kwestia, temat. Sprawa tych mieszkań, no to tam do końca chyba stycznia jest tylko ta osoba, no płaci, ta jedna, co jest w naszym zasobie mieszkań komunalnych, no jest tam zameldowana i ona to użytkuje i opłaca, ale to jest sprawa do kończenia, że tak powiem, spraw meldunkowych i jeżeli zostanie zameldowana, to my będziemy mogli się zaopiekować całkowicie tym mieszkaniem, bo praktycznie do tej pory tam nikt nie zamieszkuje, a są nieużywane. Kiedyś już tam była straż, zabezpieczała, z powrotem zostało to zniszczone i niestety jak nie ma właściciela, użytkownika, no to tak się to dzieje, ale to już ostatnie, w zasadzie ostatni miesiąc. To jest jedno, a co do tego, do tych wód, no to mówię, to jest w zarządzie dróg krajowych i te sprawy związane z, tak samo jak i droga, jak i sprawa odwodnienia tej drogi, to jest sprawa krajówki. No niestety przy dużych ulewach żadna kanalizacja tego nie odbierze, bo to jest normalne, że wtedy się wypływa. No, ale przy normalnych opadach, jeżeli to nie ma ulewy, no to jest odbiera. No ale niestety nie tylko. Większość działek jest tak zrobionych, bo tutaj następna sprawa jest tam dalej na Koneckiej, też jest zasypane. Dużo rzeczy, bo było nieuregulowane. Znaczy się nie było naniesionych wcześniej tych odwodnień i później przestały istnieć. Ja
Panie burmistrzu, proszę wysłać tam strażników miejskich, żeby zabezpieczą to mieszkanie. Jeszcze zabezpieczą, tutaj zabezpieczą, żeby tam nie... dalej nie było dewastacji. Tego naszego. To bez sensu dla mnie. To nie ma sensu robienia wkręty, oni wkręcą po prostu między oczami. Wkręto moment wiatr trochę dostali w ręce, tych powybijane szyby są. Proszę mi o płytę 50 zwykłą poprzykręcać, że dostępu nie było. Święty stopni, dalej. Tam nie, to mówię, że płyta to jest prywatne mieszkanie? Nie, na dole jest nasz z gminy. A gminy? Na dole jest nasze miejsce. Panie przewodniczący, można? Tutaj zgadzam się całkowicie z panem Stańczykiem, jeżeli chodzi o wody, bo to jest, bo ja już rozmawiałem i z panem Szkubrem. Czekam, bo powiedział, że do końca grudnia zrobił przepis. I jeżeli nie, to będzie kolejna osoba do odwołania, no bo nie może być tak, że ciągle tylko dopuszczają. Bo tutaj akurat pan Stańczyk ma całkowitą rację, bo to już jest męczące, żeby przyroda, wiadomo, rządzi człowiekiem, ale nie do przesady, Myśmy jej utrudnili, bo robiąc drogi, robiąc podwyższenia, trzeba było zrobić jakiś odpływy, żeby ona by poradziła. Tak jest, co się drugie pytanie, panie przewodniczący. Drugie pytanie. Zostały wymienione drzwi w strażnicy, tak? W straży pożarnej, w Przemorzu. Co się stało ze starymi? Ewentualnie, jeżeli poszli na dół, co się stało z pieniędzmi? Dziękuję. Znaczy się, rozmawialiśmy tak, że miało być to zawiezione na złom i faktura nam przedstawiona, bo to jest to miało mienie gminne i dać się, my wystawimy fakturę na złomowisko i nam zapłacą. A już było to zrobione, czy jeszcze? No nie jestem teraz w temacie, teraz miało to być zrobione. Dziękuję. Nie, to są państwowe publiczne pieniądze. I my dajemy pieniądze, to można w ten sposób coś zrobić. Zostały, panie radny, zostały zważone już te drzwi. Wiadomo, jaka jest waga. Mówi się pamiętam z wagi, nie? Proszę. Pamiętam. Ile deka gramów mają? Nie. Dziękuję, skoro nie ma więcej pytań, 30 minut. Do czterech osób, które zostały na sali. O ile tak, ale...